Cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy eksplorować, a przynajmniej spróbujemy. Opuszczony dom, który już tutaj widać. Dom przypadkiem zauważony z drogi. Bo całe zarośnięte podwórko trawą. Oraz dziurę. Dziurę w ścianie na piętrze, a przynajmniej tak to wyglądało z drogi. Oddalony około 100 metrów od tego domu. Szukam jakiegoś wejścia. Ale kurczę, wszędzie jest siatka. I to dość wysoka. O, widzę dziurę w siatce. Jest ci on. No to tylko ciekawe, czy znajdziemy wejście. Wygląda jak stan surowy. Ogólnie nie pomyślałem, użyłem krótkie spodenki, a trawa wysyła aż po pas, wraz z pokrzywami oczywiście. Ten opustak już się kruszy, trochę to stoi. Tak wygląda z zewnątrz, garaż otwarty, pełno zarośli. Dobra, ładujemy się do środka, niech ktoś zobaczy. Jeszcze nie zobaczył. Przepraszam, że tak dyszę, ale dzisiaj jest 30 stopni, więc jest dość ciepło. Co my tu mamy? Szafeczki, wszystko rozkradzione. Magazyny, modna kuchnia. Ktoś już myśli o wykończeniu. Dobra. Klamki nie ma. Niezbyt dobrze. Kurczę. O! Ale. Ha! Otwarte. O człowieku. Ale stęchli. Mocny zapach stęchlizny. Dużo fantów. Tu był boiler chyba. Już go nie ma. Pętełko po sprężarce, żelówki retenciowe albo metalowo-chalogenkowe. No i jaki stylowy rowerek. Czyli były tu jakieś dzieci. Dobra, a tu już się robi ciekawie. Ładny korytarz, zielony. Kolor bym powiedział w stylu lat 90. Piwniczka, co my tu mamy? Mamy tu coś? Nie za wiele ma arcy, małe pomieszczenie. Dobra. No tak, jestem już po złomiarzach. Wanna wyrwana. Kubelek też, krany też. Widać na ścianach dużo grzyba i czuć ten zapach stęchlizny w powietrzu, choć temperatura jak na dzisiejszy dzień jest bardzo przyjemna. Ogóreczki są konserwowe, chyba ktoś tu mieszkał już, skoro tyle przetworów. Dywan. To prawdopodobnie efekt tej dziury w ścianie na piętrze, którą widziałem z drogi. To już sympatycznie. Ładna podłoga. Drewniana. Na podwórku mamy jeszcze jakieś budynki. Pełno pustaka. Będzie można później je sprawdzić. Chyba tak, nawet jest otwarty. Wygląda trochę jak jakiś domek letniskowy. Ten hol całkiem duży. Kolejna łazienka. Rozgrabiona. No, nawet kapciuszki domowników zostały.
Więc tak, wydaje mi się, że ktoś tutaj musiał już mieszkać, choć dom wygląda jak częściowo nieskończony. Tu chyba główny salon. A przecież to konkretnie. Nawet dla kominka się wyrwało i wkład kominkowy został ukradziony. Nieskończone wyjście na taras. O, tam jeszcze większy budynek jest w oddali. Sprawdzimy, sprawdzimy. Otwarte drzwi. No sporo jeszcze jest rzeczy osobistych po byłych właścicielach. Głównie ubrań. O, jeszcze kable się w ścianie stały. Komuś nie chciało się mocno rwać. No, dom ogólnie z zewnątrz wygląda na bardzo duży. I chyba taki jest. Kuchnia. Kuchnia całkowicie wypruta. O. A tam widać drogę. Jest jeszcze jeden budynek. Wygląda trochę jakby tu jakaś działalność gospodarcza była prowadzona. Będzie można spojrzeć. Okej. Okay. Część kabli już powyrywana. Ale widzę, że nie wszystko. Tak, 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 te łuki nad drzwiami. Taki chyba typowy symbol lat 90. tak na początku lat 90. Idziemy na górę. Już nawet nieskończone pomieszczenie. Ogromna graciarnia. Jakiś wózek. Ubrania. Zabawki. Tu jest jakiś kalendarz. Sprawdźmy, który rok. 2003 rok. Więc trochę czasu już tu jest. E-mail zasłaniam. Jest tu są jakieś informacje. Jest trochę zapisków, ale będziemy czytać. Podłoga skrzypi. Sufit sobie pozeli. W sumie tak nietypowo, chociaż może typowo na lata 90. Chyba znów się powtarzam. Balkonik. Duży ruch jest przy tej drodze. A będziemy musieli jeszcze spróbować dostać się do tamtego budynku. Może coś ciekawego znajdziemy, choć nie sądzę, skoro było tu tyle złomiarzy. Ale dach wybrzuszony. Pewnie z powodu dziur i wody lejącej się. Jakaś drobinka na górę, ale czy ja tam chcę iść? Nie chcę iść, szczerze mówiąc. Skoro już tak źle jest tutaj, to tam nie ma sensu. Ej, jaka ciekawa budowa dla telewizora. No, bym powiedział, że to nie są lata 90. On chyba w środku był ten telewizor. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. O, patrzcie, jakieś dziecięce szopki. Tak, szopka? Nie, to domek dla psa albo kota, bo tam są zdjęcia kota i psa. Mieszkanki. Mamy tutaj półpiętro, a poza półpiętrem kolejna łazienka.
Chyba już trzecia. Pusta, nawet wanny nie ma. Antoinette tak trochę wygląda, jakby w ogóle jej nie było. I tu po prostu składzik. Ale tutaj duszno już na poddaszu. I pół piętro. Pół piętro to już kompletnie nieruszone. Składowisko wszystkiego. No widzę, że dużo części samochodowych jest. Nawet jakiś boczek po drzwiach. Mimo że się znam trochę na autach, to nie poznaję, ale strasznie gruby, szeroki. Wygląda jak od jakiegoś amerykańskiego vana rodzinnego. Tam znowu jakiś element auta. Skaner, drukarka. Kolejne fanty samochodowe. Co ciekawsze, licznik w milach. No to jednak miałem trochę racji, bo tak w milach to na pewno przynajmniej sprowadzony z USA. Koło dojazdowe. Znowu boczek. Może będzie jakiś emblem znaczyć czy coś w tym stylu. Jeśli ktoś z widzów wie, od czego to boczek, można napisać w komentarzu. To jest nawet zderzak. Dużo gratów. Dużo gratów. No i co? Dom cały. Szybko poszło. W sumie nie lubię się grzebać mocno w rzeczach pozostałych. Wyżej spojrzeć, co leży na wierzchu. Więc chyba przejdziemy się do kolejnego budynku. No to ładnie wygląda. Klatka schodowa. Z drewnianymi balustradami. I bardzo mocno czuć to drewno. Dobra, widzimy się na zewnątrz w drodze do kolejnego budynku. Miejsce jest trochę odludne, co jest dobre dla mnie. Ani po prawej stronie ma sąsiada. Od drogi to oddalony jest chyba 100 metrów. Ale trawa jest trochę wydeptana. A dzisiaj nogi będą poparzone. Tak to jest, jak się nie myśli. O, ty, chyba miałem rację. To wygląda jak taki domek letniskowy. To był kimbelek. Albo domek dla gości. Magazyny dla panów, nie będę pokazywać. Kuchnia. Kuchnia letniskowa dla gości. Ostał się jeden kieliszek i trochę pieprzu. Nie, więcej kieliszków się zostało. A tutaj znów stary telewizor. Tylko dlaczego te sprzęty są starsze niż wydaje się dom? Wersalka. Znów magazyn dla panów na ziemi, więc nie kieruję tam kamery. Jakaś marynarka. W takim stylu mocno dziadkowym. Dziadek chyba lubieżny, skoro tak oglądał roznegliżowane panie. O, a tak wygląda od tyłu nasz budyneczek. Jest ogromny. No w sumie tam był duży garaż też, tak? Ale mimo wszystko bardzo duży dom. Teraz raczej ludzie pomyśleli, nie budują tak ogromnych willi, no bo to trzeba ogrzewać, tak? Dobra, gdzie teraz iść? Tam jakieś składowisko, więc idę tam, do tamtego budynku. Trawa mojego wzrostu, czy trawa? Suche gałęzie, patyki.
O, naprawdę. Takie spodnie krótkie to będzie dobry pomysł. Mimo 30 stopni temperatury. No dobra. Odpływamy dziokami, czego się nie robi dla subskrypcji. Także jeśli podoba się Wam ten materiał, dajcie suba. Nas motywuje do dalszej pracy i zwiększy zasięgi, których tam brakuje. To wygląda jak stary domek. Jest otwarte? Jest. Tu jest. Śmierdzi. Śmierdzi. Ale co to jest? Jakieś puszki? Wygląda jakby elementy zabawek. Bardzo nieprzyjemnie tu pachnie. Trochę takim zwierzęciem futerkowym. To jest jakiś piec. Dziwny. Nie kaflowy. Ogromny bałagan tutaj. I te tekstylia. Prawie wygląda jak jakieś elementy zabawek dla dzieci, takie kolorowe. A może ubrania? Jest góra. Schody. Okej. Okay. O kurde. Tu to jest, jakbym powiedział, że nawet creepy. A te materiały. To one stanowiły izolację. Ktoś nie izolował wełną, tylko po prostu ścinkami jakichś takich materiałów. Czy ja wiem, czy to sprytne, czy to... Dawał radę. No, ciekawy pomysł. Pierwszy raz o czymś tak nie słyszę. No to ten domek to już w ogóle chyba nie był skończony. Ciekawe, kto jeszcze, czemu ktoś się rzucił na budowę dwóch domów? No tak, te materiały wypadają z góry. Taka forma izolacji. Słabej, bo tu jest strasznie gorąco. Jakieś farby, chemikalia, lakier do drewna, jak widać. Tu ogólnie nic cennego. To zostaje nam ostatni budynek. Ten budynek, który wygląda jak jakaś firma produkcyjno-usługowa. Także robimy szybki teleport w tamtym kierunku. Jest ci on. Ja to nie wiem, co to styropian. Trochę tak, trochę nie. Graficiarze też byli przede mną. Chyba, że to właśnie. Masakra, jak to jest zarośnięte. A, zima byłaby lepszym czasem na to eksplorację. Jeszcze więcej materiałów tych. Może firma handlowała tym. Kolejny zderzak. Nie wiem, czy do Skyline'a. I kulturalna zielona sofa. A styl szyk. Tak, tymi materiałami są całe ściany wypchane.
albo tym handlowali, albo po prostu sobie tak izolowali, tylko nie skończyli wszystkiego izolować. Trzy duże bramy. Mam schiza. Myślałem, że ktoś się przedziera przez trawę. Mam nadzieję, że to tylko schiz. A dobra, mam kamerę, nie przyszedłem tutaj kraść. To też trochę inaczej powinien być poglądany. Dobra, część socjalna. Tu styropem na ścianie. Płytki na podłodze. I tyle. Tu jeszcze mniejsza kanciapka. Ostatnie pomieszczenia. Kurde, tu były drzwi. Czemu ja tędy nie wszedłem? Czaję się w ulicy. Zjawi się? A jak? Jeszcze w trendy wyjdę. O, ile cementu? Cement twardy jak kamień. No, on bardzo szybko twardnieje, więc to niczym świadczy. Tam na zewnątrz budowa czegoś, w sumie nie wiem czego. I ostatnie pomieszczenie socjalne. Uwaga. Najmłodszy fant znaleziony. Monitor CRT marki Compaqu. Czyli i tak stary. Dobra. To by było tyle na tyle. Ja się zżegnam z wami. Jeśli podoba wam się nasza twórczość, dajcie suba, to zmotywuje nas do dalszej pracy i zwiększy zasięgi, dzięki czemu będziemy mogli docierać do większej ilości ludzi. Cześć!